Siemka, tutaj Berlin, to jest chyba jeden z moich ulubionych side-upów, czyli głównie dlatego, że zaczyna się dosyć nietypowo. Jedziemy sobie na samochodem po obozie Omega i teoretycznie moglibyśmy dojechać w ten sposób do bazy, ale nie chcemy się znaleźć akurat tam, chcemy się znaleźć na tej wieży, którą właśnie widzicie na ekranie. Musimy na niej odpalić reflektor. Reflektor będzie znakiem dla naszego agenta, że ma się z nami tam właśnie spotkać i dać nam jakąś kasetę. Tylko problem w tym, że może zauważyć nas gość na tej wieży strażniczej i ci dwaj, których widzieliśmy jeszcze na filmiku. Można to przejść na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest na przykład w ogóle nie przejmowanie się tym, co mamy zrobić. Możemy na przykład strzelić beczkę, która jest tuż pod tą wieżą strażniczą, pozbyć się w ten sposób tego gościa, ale ten... ale przy okazji straci możliwość wysłania sygnału. Co jest dosyć trudne, znaczy co jest fajne, ale niekoniecznie mam ochotę z tego korzystać, bo wtedy będę musiał szukać po całym obozie naszego informatora. Okej, zauważ mnie, ktoś tutaj sobie zaraz pójdzie w moją stronę prawdopodobnie. Mam nadzieję, że to ci dwaj goście. Chcę ich mieć z głowy jak najszybciej. Okej, biegną. No chodźcie. Dobra, jeden jest tutaj. Drugi jest tam. No, markuj się. Mogę zobaczyć, kurczę. Zmienię sobie broń. Chodź. Bam. Czekamy teraz na tego. No chodź. Śpi i został nam jeszcze chłopak na wieży. Ty właśnie zauważył, zszedł z niej, zauważył, że coś tu się wydarzyło. I jego też już z nami nie ma. Okej, udało się. Zabiorę sobie ciała, przynajmniej z ulicy, żeby nikt to przypadkiem tędy przejdzie i ich nie zobaczył. Schowam je tutaj. Tamtym nie będę się przejmować. Może posłużyć mi na przykład za przynętę. Tym bardziej, że cel, który ma się zaraz pojawić, nie będzie sam. To jest ten problem. To jest cały problem z tą misją, że teoretycznie było banalnie, gdyby cel właśnie przyszedł sam, moglibyśmy go sobie go chwycić. Aha, właśnie, nie powiedziałem chyba tego. Nasz agent, którego tutaj próbujemy ogarnąć. Nie, co ty robisz? Agent, z którym mamy się spotkać, będzie udawał żołnierza przeciwnika. I dlatego mamy go obezwładnić, tak jakby, i przepytać. Dobra, dostał swój znak. Jest to tyle problematyczne, że musimy go zajść od tyłu i złapać i dopiero wtedy to się uda, bo jeżeli zejdziemy od przodu, zacznie do nas strzelać, wezwie kolegów na pomoc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Postaram się zrobić to nie zabijając nikogo przez pierwszą część misji, a przez drugą już chyba będę się bawił po prostu z karabinem, bo oczywiście nie będzie tak prosto, że nasz informator będzie miał tą kasetę, na której nam zależy. Będziemy musieli pójść sobie w kompletnie inne miejsce. Zaraz powinien się pojawić gdzieś mniej więcej z tutaj. Wydaje mi się, że stąd powinien przyjść. Albo i stąd. No, w każdym razie mamy teraz chwilę czasu, żeby na przykład zobaczyć, jak on wygląda. Wygląda właśnie tak.
I zaraz go zobaczymy. O, to właśnie on i jego, jakiś jego kolega. Musimy... nie możemy dać się zauważyć. Musimy pozbyć kolegi, żeby móc spokojnie zajść ciężko informatora. No tak, to jest on. I tego musimy się pozbyć. No chłopaki, ruszajcie się. Czy by się kradnie snajperskich, cholera? Dobra, gdzie on biegnie? Dobra, spróbuję zeskoczyć. Pozbyć się tego. Dobra, mamy nasz cel i możemy zacząć go przepytywać. You watch your ass too. All right, come on, do it. Okay. You better keep moving, boss. Confirm the location of the central control tower. It's marked on your map. No, teraz musimy kierować się tutaj. The cassette tape is supposed to be at the central control tower. Zawsze zapominam o tej kamerze. Dobra, wieża, do której musimy się dostać, jest w samym praktycznie środku bazy, znaczy jest na froncie bazy, co sprawia, że musimy wejść do środka i jakoś się do niej włamać. Mam nadzieję, że te drzwi będą otwarte, na których zależy. Cholera. Dobra, już koniec. Tyle było subtelności. Ale tak jak zapowiadałem, nie ma co się bawić. No, to jest wieża, do której musimy się dostać. Szkoda tylko, że drzwi mi się zamkną. Ale tędy też da się tam dojść, szkoda, tylko że trochę trudniej. Może za... ja, zgubiłem ich. Dobra, zgubiłem ich, to plus. Może uda mi się nawet. I do tej drabiny musiałem się dostać. Dobra, i to miejsce nas bardzo interesuje. Tu chyba w ogóle jest mała pułapka, jeżeli biegacie z usypiaczami, to czeka was niemiła niespodzianka w postaci tej kamery. Dobra, mamy kasetę. Czas spadać. Powiem polega na tym, że
że jest nie dość, że są tu przeciwnicy, jest ich sporo, to jeszcze chyba ruszyli z tym pojazdem opancerzonym, którego nie będę miał jak się pozbyć. O, i kolejny. Oła, uciekaj. Ła, biegiem. Dobra. No i niestety chyba skończę tą misję tak jak już kończyłem naszą główną, czyli wezwę sobie helikopter w bezpieczne miejsce, które dobrze znam. I wy też je znacie. Dobra. Okej, tutaj jest w miarę czysto. Wołamy helikopter. No i biegiem. Co się wydarzyło? No nie ma tego. Jaki bug. Dobra, misja skończona. Czekam na helikopter, który sobie po mnie przyjedzie. Nie wiem, czy tylko dałem dobry. Tak, dobry dałem. Dobry dałem. Okej, już leci. Kolejna misja za nami. Da się ją zrobić bez... Da się ją zrobić bez strzelania, wtedy jest nawet chyba nawet, znaczy trudniej jest to zrobić, ale ma się o wiele więcej satysfakcji, kiedy wychodzi się po prostu z tą kasetą, z tej bazy, która jest niby tak wspaniale strzeżona. A tu tego sobie przez drzwi i tyle. Strasznie fajnie. No to dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy robić ostatniego side-opa, a potem odblokujemy tajną misję. To pa.